Ty, hamulców coś nie ma za bardzo. No ale trudno. Cześć, słuchajcie, właśnie nadszedł w końcu ten dzień, kiedy jadę odebrać SHL-kę. Już jest gotowa, dostałem filmik, że jeździ, więc zaraz zobaczymy, co tam się dzieje, co tam nasz mechanior tutaj opowie, co tam się z nią działo. Lecimy! No, ale częściowo jest, i tutaj było tak, z tego co wiem, zawinięte w koło, nie? Co zawinięte? Aha. Tak mi się wydaje. Bo nie tak, ma żadnych uchwytów. Nie ma żadnych uchwytów. Aha, tak, 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 tamten przewodzik, no. No bo to jest no, widzisz, no to taki to kolanko gdzieś będę musiał do ten. No tak, jak popatrzysz, to widać tutaj, nie? Tu schodzi bardziej głębiej, a one jest po prostu tak podniesione do góry, dołem ten. Ten gaźniczek leje. Tak? No. Jak długo postoi na przykład na otwartym, to tu jest całe mokre, cieknie. Wlewa mu troszeczkę tak za dużą mieszankę. Tutaj jest nawet w takiej zasadzie, że normalnie powinna być śrubka do regulacji wysokości przepustnicy, żeby ustawić obroty. Nie? Nie ma tej śrubki, jest tylko na lince. Przy takiej technologii, jeżeli kierownicą będzie skręcał, to zawsze będzie góra dół obroty chodziło. Minimalnie, nie? Ale będzie. No dobra, no co tutaj będzie? Włącznika tego nie wyczarowałem, żeby ci go przymocować normalnie, bo on tutaj jest wszystko połamane, nie? Tak, ten włącznik będę musiał gdzieś znaleźć. Tak. Ten działa, włącza, rozłącza. Tu masz pod oryginał dotoczone te. Linka dorobiona, tak jak żeśmy mówili, i dotoczyłem ci tutaj taki bajer. Aha, bo tak to było oryginalnie, nie? Super. I tutaj jest wlutowana linka na dole na tym. Hamulec działa. Ekstra. Lampki świecą. Słuchaj, z tyłu ci zrobiłem taki patent, bo ona tam jest wyłamana. Zaraz ci popłynę. Jest wyłamana. O, światłość. Nastała. Nastała, tak. Patrz, co zrobiłem. Oryginalnie, no nie spadnie, nie spadnie. W tym miejscu, przy tej płytce, powinien być taki plastikowy ten z, ze sprężynką i z umocowaniem do żarówki. Nie mam czegoś takiego, nie mam z czego ci to dorobić. Więc po prostu ten przewód, który idzie tam sobie na ten, jest wsuwka założona i taka oprawka, żeby było wiadomo, że światło chodzi, jest. Może gdzieś dorwiesz całą taką lampkę. No tak, no. Albo środek. Bo to w tym miejscu, tutaj jak jest ten, bo nie może dotykać masy. Znaczy tak, to musi dotykać masy, bo jest tylko jeden przewód puszczony w instalacji. Ale tutaj powinno być odizolowane. Czyli taka oprawka powinna być tutaj na jakimś takim plastikowym, na czymś takim. No. Nie znam dokładnej budowy tego, nie? No to. I ten sam problem jest ze światełkiem postoju z przodu. Bo włącznik ma trzy opcje i masz postój, krótkie i długie. I na postoju też zrobiłem taki patent, po prostu, żeby to świeciło, nie? Że tam przewody są podłączone, wszystko jest, wszystko gra. Na filmiku tam było widać, że światełka sobie świecą. Potem też cię opuściłem tutaj na dół, tak jak mówiłem. Maksymalnie jak tylko ten. Super. Aha, tu miałeś filterek i ten, no. No. No raczej trzeba będzie teraz silny ten przeczyścić zbiornik, bo ten zbiornik. No ten zbiornik w środku jest. No, tam jest. No. Jak przyświecisz lampą. I to już mam drugi zbiornik do czyszczenia. Ja bym miał cokolwiek pustego. To potem będą. Tam to jak popatrzysz, to jest normalnie grubo. Czekaj, ale on nie był w ogóle ten coś tutaj. No, aha, wiem, ale tutaj widzę, że są jakieś wżery, takie, że dziury i no, mogło być jakby coś tam już ktoś, no są dziurki takie, no. Dobra, to jakiemuś fachowcu od tego na pewno by zostało, wiesz, to co? No. Teraz był tam chyba na bazarze jakiś za 1000 zł
Taki no w podobnym, znaczy w gorszym stanie, bo przemalowany. No tutaj też coś to rzeźbił ręcznie, nie? Ten zbiornik. No dobra, czyli tutaj trzeba zbiornik zapasowy na razie. To jest zawsze ten problem, że zbiornik zazwyczaj jest zawalony. I... No, w tych takich, tych tak. No. W ogóle, one stoją bez... Tak, no, bez niczego. Bez niczego, no bo siłą rzeczy, nie? No dobra, jest powietrze, ja, jest. Ja, no, wentyl, tu nie było w ogóle wentylka. Teraz muszę ten, teraz muszę papiery zacząć do niego robić. O, no. No i gra buczy. No i jak to z dwusuwa, nie? Zawsze tutaj z rury gdzieś tam ten olej wycieka, jak jest zmieszany, jak jest większa mieszanka. No teraz jest świeżo po remoncie, to ja tutaj mu dałem taką troszeczkę bogatszą mieszankę. Hamulec jest. No, ten hamulec też jakoś tak przychodzi, kurczę. Nie wiadomo, czy... Ja nie wiem, czy to jest w ogóle oryginał. To tak samo to nie jestem pewien, czy to jest oryginał, czy ktoś to nie założył. Nie, to jest ten, bo to jest ta warszawska. Takie one miały, nie? To są takie gmole w tej warszawskiej z Harald's. To tego nie wiem, nie, nie. Pierwszy raz widzę, powiem ci szczerze. No, ja też to pierwszy raz widziałem, dopiero później, jak zacząłem patrzeć na zdjęcia, tak się nie przyglądałem nigdy, nie? A to później patrzę, że to jednak to tutaj coś było. Tutaj z tym łańcuch już jest tak naciągnięty, że zobacz po ramię, na samym końcu już. Że gdzieś tam jeszcze ten łańcuch... No, to wiesz, ważne, żeby on sobie stała, będzie stała i tam czasami ją odpalę. Chodzi, jeździ, pali. No. Jest silnik, dobra, tam ten złożony jest ten silnik. Też no, on jest tak, jak w takim tym. Słuchaj, no. Teraz jeszcze co ci powiem. To magneto, pamiętasz, co przywiozłeś, nie? Co ja przyjechałem z Niemcowni i one w środku były pęknięte. Aha. No, gdzieś musiało mieć mikropęknięcie. Wiesz, jak sobie stał, tutaj był odpalany parę razy, to strzeliło. I ja poszukałem w necie, bo to jest to pierwsze, co było. Nie? Poszukałem w necie, kupiłem... Chcieliśmy samą tą. Samą krzywkę chcieliśmy kupić. Ale no. W innym miejscu miała... W innym miejscu jest tak. Krzywka. I później z innego idzie modelu. Dokupić tych... No. Nitów. Żeby nity, nie? Nitów, żeby no tak. Dokupić, nie? No to tamtego. Taki sam model dokupiłem. Ile myśmy dali za to? 100 zł. Stówka. 120 razy z przesyłką. No. Okay. To co byś tego... Jakby gdzieś dorwać taki. Albo do dobrego tokarza dać, co tego. To ci to wytoczy. No ale co, tam teraz jest okej, okay, tak? Jest okej, okay, chodź. Jest ten. Dobra, to się będziemy tam... Jest stare, ale nowe. Stare, ale nowe, no. No stare, ale jare. No. Ważne, że trąbi. Prawie. No, trąbi na sobie... O, no. Tu jest dociśnięte do końca. Także... Tu jakąś gumkę będę musiał pod... A, bo to w ogóle jakie są dziwne takie śruby. No... No jest super. Dobra, tego pakujemy. Czekaj, zaraz liczymy się i ten. Zapalę tego. Albo odpal jeszcze właśnie. Otwórz bramę, bo będzie smród taki. Żebyśmy się nie zaczadzili. No. O, jest tabliczka moja. Jest tabliczka, to jak w tym kartonie tam wszystko powrzucałem, czyli te wszystkie śrubki trzeba rozkręcać, te stare, ta elektryka, co tam była, co robiłem. Mhm. To jest w tych widełkach, nie? Okej. No załóż sobie ten rękawiczki krzyżą, bo później ręce no. Będą ci waniają. Tari. Warszawska fabryka motocykli. No. Co ja tego wczoraj szukałem, bo jeszcze usiadłem w niego, która była jedna. Żeby ci te zdjęcia i filmiki i tego zdać. To masz... znalazłem po prostu płyty, to na płyty wrzuciłem. Okej, okay, no to super. To trzy płyty z... na jednej są cztery chyba filmy z tego co... Bo tak mi się tylko zmieściło. No. Jeżeli chciałbyś sobie tam to wykorzystać gdzieś, to możesz śmiało wszystko wykorzystać. Okej, co by nie mogło być wykorzystane. No, teraz to. Sobie rękawiczki wyłożę. Kartuchy włączę.
Patrz, opony jeszcze, kurczę, trzymają się. No. No nie wiadomo, jak tam te dęty. Nie wiadomo, czy pode mną się wytrzymają. Ale tutaj jak jechałem ten kawałek, to wiesz co, normalnie śmierć w oczach, nie? No. I co, miałeś jakąś buteleczkę też ze sobą wtedy? To było na kierownicy. Aha. O, wiesz, to tego nie przeuważyłam. Tak w telefonie się ogląda, to... Nie, bo tego nawet widać nie było. No. Już był taki ten, że ja będę biegła, ale... O, idzie paliwko. Ten chodzi. Uh-huh. A ja normalnie bez tego odpalę, nie bez cenia. Przelewam go sobie. Poszło. Pakujemy na przyczepę, nie? No. Także tutaj nie wiem, czy to właśnie przez ten gaśnik, że on mu tak zalewa troszeczkę za dużo, że aż tyle, czy ja taką bogatą mieszankę zrobiłem, nie? Może być. No to mieszanka. Już tam będzie, jak będziemy sobie no. Będę patrzył już na stodole, co tam się z tym dzieje. No i łańcuch tutaj paszek tego, nie? Mhm. Na łańcuch musisz jeszcze gdzieś spojrzeć, no, gdzieś jest, znajdzie no, się. No, no, on jest za długi, jest na ciągu. Jest na samym no, aż to, że już pali, już jest ten silnik, już jest, wiesz... Światełka. Resztę będzie musiał... Więcej niż połowa sukcesu, nie? No. To takie serce jest, nie? No. Reszta to taka... Pomalutku sobie gdzieś coś tam jeszcze... Bo to jeszcze, no. to się znajdzie. Tak, przy... tak, to cały czas coś można już... No. Coś robić, no. Dobra, szkoda czasu, kurczę się trzeba świętować. Poczekaj, to masz ten, bo on jest na zwykłej świecy. Tu znalazłem z tamtych czasów też jakieś świece. Aha, o. No, to super. Na tych dwóch też odpalał, ale no teraz ja ostatnio to wrzuciłem mu taką, wiesz, jakąś tam iskrę czy coś tam, nie wiem, co on tam ma w środku. Odrzucone. Aha, i tutaj jeszcze... Bo tu jest tak, w tym jest cała elektryka. Mhm. W tym są śrubki, a w tym jest sprzęgło. Tu jest ten, okay. Tu jest całe to sprzęgło, co było, mm-hmm. Co z niego braliśmy części. A tu masz ten drugi gaźniczek, co był przy nim. Okay. No, cały kompletny. Uh-huh. Także tego nawet nie otwierałem, nie ruszałem, bo jak on przedtem chodził, wszystko dobra. Było dobrze, to tego. No i git. No i git, tam ten gaźnik, że będzie do regeneracji.
No i super. Świecie, też super. Się przy takich piesk się bawisz, to tak. No, to się na pewno przyda. Dobra, przygotowuję przyczepkę. I zaraz tutaj mam łóżeczko, żeby bezpiecznie zamocować SHL-kę. I będziemy wjeżdżać. W gaźniku masz trochę paliwa. Jedynka jest na dół. To, żeby to odpalić, to co teraz? Kopać, tylko kopnąć. Akumulatora tu nie ma. Nie ma. Nie, nie. Niezła frajda, ty, no daj radę! Ale... Trochę ten... Masz odlać mi trochę paliwa, żeby miał na tym? I teścia bym trochę pojeździł na... Do mikra także... To ci to dam... Bo teraz miks on muszę zakupić... Poczekaj, złapię go tak, wziął go tam za kierownicę i się tam zatem widzę. Dobra, i teraz obróbcie. I do domku. Nie stoi na tym, nie, na baszu. Przyczepimy to jakoś. Jak ja ją przyczepię? No trochę czasu zeszło, nie? No. Ale powiem ci, bo zawsze coś. Nie, no tak jest, no ale wiesz, jakby stała dalej... Mm-hmm. No i tak stała, więc nie wiem... 2 lata chyba. A wcześniejszy gościu miał chyba 15 lat. Mhm. Jak jeszcze za mało lata gdzieś tam miał. Dobra, miska ta, więc kosztuje 380 euro. A kwestia taka, że ja sobie tutaj w domu to sobie ją pospawam, nie? No 400 euro to masz kupę kasy. To szkoda było. No, motocykl na przyczepce, jedziemy już w trasę do domu, zobaczymy, mam trochę paliwka. Zobaczymy co tam będzie, mam rozliczenie tutaj tego remontu, więc wam później na spokojnie pokażę, jak to wszystko wyglądało. No i tyle, no i trzeba się cieszyć teraz. Ze zbiornikiem muszę coś zrobić, doradźcie, może coś wiecie, może znacie jakąś firmę, bo już mam trzy zbiorniki do zrobienia. To już trzeba by coś ten, ogarniać powoli. Widzimy ciepło, dzień dobry. Przywieźliśmy SHL-kę, znaczy przywiozłem, nie wiem czemu ja mam tą formę, mnogą. Przywiozłem SHL-kę i tutaj dzisiaj miało nie być filmu, środa, ale jednak... Ładował się ten, jednak miałem tam jakieś filmy, to trzeba coś ten, nie? Smutno by tak było. Mam nadzieję, dajcie znać w komentarzach, czy to dobry pan. Słuchajcie, odpalamy, próbujemy. Jest zimny, on nie chciał ostatnio odpalić, on ma 28 tysięcy. Pompuje. O! Za dużo go wam nie będę pokazywał, bo jeszcze ktoś kupi. A tym się naprawdę mega jeździ. Dobra, później to sobie poprzykrywam. Co jeszcze z takich newsów? Cały czas pracuję nad Stanami. Słuchajcie, mam tą konto Revoluta i kartę i nie mogę znaleźć od 2 dni karty plastikowej, ale
tu z kolegą Stanisławem rozmawiałem, że można jednak zbliżeniowo płacić, bo tam na Interameryka i na tym pisali, że rzadko można, więc się zestresowałem. Słuchajcie, naszywki Makipa doszły. Naszywki Makipa. Tutaj od mojego przyjaciela Pawła. Naszywki.pl. Naszywki nie do zdarcia. Jak robicie jakieś większe zamówienia albo pojedyncze właśnie takie, on się specjalizuje w różnych tych. Tu zobaczcie, jest cała paka. Chyba jest 300 tych 300 makipowych naszywek. Tylu makipian nawet nie ma, ale dobra, jest, sytuacja jest rozwojowa, więc więc może akurat. Ła, Janio tutaj jeździ. O, jest Grzesiu. Idziemy ten. Idziemy. Grzesiu chciał się oczywiście ewakuować już. ten. Bukujemy z Kamą nocleg, bo tak, przylatujemy do Los Angeles i Venice Beach koło Santa Monica. Tam będziemy mieli pierwszy nocleg. O. Tam widziałem dużo takich filmów, że tam syf, kiła i mogiła. Ale to chyba tylko taki kawałek jest właśnie z tymi bezdomnymi. No ale chcę zobaczyć na żywo, jak tam jest, wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczymy, jaki będzie internet, bo jak będzie dobry internet, no to te odcinki będą wlatywały w miarę szybko. Tam już mam też obczajoną, jaką kartę telefoniczną zakupię, tak żeby mieć internet i żeby ten, także nie będę na pewno pod swoim numerem telefonów. Nie dzwońcie do mnie. Chociaż będę na WhatsAppie pewnie. O, tutaj pięknie, patrz jak dojechała, calutka. Calutka, tu miałem łóżeczko, w razie jakby się coś... I ten... Ty, pasów nie ma, pasy gdzieś Grzesiu się przy... ten... Trzeba znaleźć pasy, albo dokupić na Świebockim. Na Świebockim tutaj... nie... w Akrzynie. Ale tam od ty! Nie od kogo. No wiesz, jakie to są pasy. Ja kupiłem ostatnio w Akrzynie. Ale tam są od chłopaków, którzy ten, którzy sprzedają i mają oryginalne, ale w dobrym pieniądzu, bo im są, nie są potrzebne już. Nie chodzi ci mi takich stoiskach z chińskim badziewiem, no bo tamte się faktycznie do niczego nie nadają, ale tam czasami są piękne różne rzeczy. No. Dlaczego ty mi, Grzegorzu, nie pomagasz? No ja cię asekuruję. A dusze. Ciekawe, to muszę... Nie mogę ci w kadr wychodzić. O. Uwaga, 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 uwaga. Ty, patrz. Aż się wbiły podnóżki w tę przyczepkę. Ty, ta przyczepka jest bardzo przydatna. Nie? Raz nam się przydała już. Tak, mamy ją 10 lat, raz się przydała. Raz się przydała, no. Nie no, czasami gdzieś jeździmy w góry. Czasami tu nawet spaliśmy, pamiętasz? Czy ja tu spałem, czy ty też spałeś? Na... Spaliśmy, później z Maćkiem spałeś. O, i raz nawet nogi myłeś z przyczepki. No nie. Wspominaj tu takich wspominek. Czekaj. O, dobra. Pas. Jest, lądowanie, ty, ale coś tu... Uwaga na klakson, to nie są tanie rzeczy, taki klakson. Co? Czekaj, Jania. O. O. Mamy lejek albo strzykawkę? Zaraz odpalimy. Czekaj, tutaj na tym. O. Dołączę tutaj do kolekcji naszych zabytkowych motocykli. O, hops. Już? Już co ten? Trzeba przelać. O. Dobra, tyle chyba starczy. O. Spalaj. Okay, to będzie strzykawkowy. Strzykawkowy do góry, patrz. No dobra. Uwaga. Uwaga. To coś
tak. Gdzie? Od strzała. Od strzała. Ty, hamulców coś nie ma za bardzo. No ale trudno. O, już paliwo. Kaput. Ale... ale numer, no. Trochę tutaj ta sprężyna przeszkadza. Sprężyna przeszkadza, no trzeba będzie coś porobić. No ale niestety nie. Czekaj, masz jeszcze ten? Mam. Działaj tutaj. Czekaj, chciałem zostawić kawkę, bo byś sobie zdawkował. Czekaj. Zdawkowałbyś sobie paliwo. O. Tej porcję. Ciocio! O! No dobra. Uwaga. 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 Ale czfrajda. Nie no, to będą na pewno jeszcze odcinki z jazdy. Co? Nie mogę jej zgasić. Czekaj, tutaj trzeba. O. Dobra, gaszę. Tu jest gaszacz. O. No tak, fajnie się jeździ. Tylko no. Ona nie chodzi na paliwie czystym. No ona chodzi na mieszance, tu jest mieszanka. Na miksolku. A ty co wziąłeś? Skąd wziąłeś paliwo? No z bańki. Nie, to jest w tym miksolu, to jest paliwo. Nie powiedziałeś, że jest w tym. Dobrze. No ładnie, on jest na dotarciu. Znowu byłby, kurczę, ząk. Kurde, co tutaj? Zobacz, Edward, co tu jest. Ja pierniję się. No. Który to rocznik? Dobra, uciekamy. Stary. Który to rocznik jest? 52 rok. Ja pierniję. 52, to ma już kilka lat. 70 lat. 71. Siądę sobie tylko SHL-ki. O, ale fajnie. Słuchajcie, ja bym tak mógł siedzieć w tym garażu. Siedzieć i siedzieć. To jeszcze ten zapach spalin dwusuwa, to jest coś niesamowitego. No i tutaj jeszcze muszę ten zbiornik zrobić, wiem, że tam są jakieś wżery, już patrzyłem po netach, że są jakieś takie specjalne preparaty, że można tam najpierw chemią się to czyści, później się zalewa, żeby była taka specjalna powłoka jakby gumowa, żeby to piaskowanie to tu by zostało sito, no ale to będzie po Stanach, będę chciał właśnie ten zbiornik zrobić, tutaj hamulce na pewno, cały proces rejestracji ze mną prześledzimy, zrobimy to razem na żółte blachy. Także mam nadzieję, że to wam się będzie podobało. Słuchajcie, jeszcze taki z ogłoszeń drobnych. Szukam, jeżeli ktoś jest z Warszawy może, bo szukam, jakby ktoś miał gdzieś parking jakiś, żebym mógł auto zostawić. Bo to by było fajne. Szalenka, ja myślę, że dostali A, i czekoladkę mam. O, dziękuję ci, kochanie. Proszę. Dobra, ja to później sobie zrobię, nie będę jadł teraz czekoladki. Słuchajcie, pokażę, bo teraz mam program, wiesz? Filmik robię. Mam tutaj... Ja pilnowałam, okej? Dobra, przypilnuj mi. Dziękuję ci. Tutaj mam remont silnika i tak, jest regeneracja wału, kosztowała 5 stówek. Usługa kurierska 19 zł.
Clean, tuleje, koszty wysyłki 86, uszczelka łańcuch 84, nakrętki 13, łożycka, transport i tu jest 770 zł. I tutaj tak, przerywacz, arkusze 66, to pod uszczelki, fajka 20, komplet śrub 23, magneto 120. Kochanie, zacz... Dobra, bo tu dzieciaki, mam, może troszeczkę się pozajmuję dzieciakami, tylko wam skończę. No, w każdym razie wyszło tych 1530 plus 700, 2200, tak? Plus tam jeszcze coś pokupywałem, jakieś inne pierdolety. No, ale myślę, że to dobry ten, no ja, napiszcie w komentarzach jak tam. Silnik myślę, że fajnie zrobiony. Te wszystkie, jak chciałem, stare śruby zostały, nowe śruby gdzieś poszły. Także jestem z tego zadowolony. A ja tu jeszcze idę pograć z dzieciakami, bo tu Helena na fliperze zasuwa. Pamiętajcie o aktywnościach. Subskrypcja, łapa. I widzimy się pewnie jutro. Jutro chyba wejdzie coś ze zlotu. Szklarska poręba 9.7 jutro wleci. Także widzimy się. Na razie, hej. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć!